Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Jak się masz? Mam się dobrze. Wszystko w porządku, tak? W porządku. Wszystko w porządku. Tak. Ale ja zapomniałem mówić po polsku. Okej. Ponieważ ja studiowałem rusku, czesku, ukraińsku, a teraz nie wiem, jeśli to jest polsku, czesku, ukraińsku, rosyjsku. Zapomniałem. Lubisz, czy lubisz słowiański język? Uczyłem się języki. Słowiańskie języki. Teraz uczymy się arabski. To jest trudne, tak? Persyjski. Dużo trudno. Tak. Więc trudno niż polski. Chociaż ja sam zapomniał. Zapomniałem mówić. Ale rozumiem. Rozumiem, bez problemu. Trudny. Arabiki jest trudny niż po polsku. Myślimy, że trudniejszy. Więc trudny. Ale polski język polskiego to jest trudny mówić. How would you say? Akuratne, prawilna, right? How would you say? Correctly. Tak, korrektny. Tak. Co było trudne? Po polsku, albo po rusku. Tak nazywamy. Po rusku. Padeżi. Declensions. Nie wiem, jak to skazać po polsku, ale padeżi, like declensions, and you know, po rusku glagol dwiżenia. Trzeba bardzo słuchać, bardzo czytać, a będzie, no, you don't say lepsze, będzie lepsze, no, better, lepsze, tak. Tak, lepiej. Potrzeba pokracować, how do you say continue? I tak dalej, like dalej? Yeah, dalej. No, ale jeśli teraz będą słuchać, czytać bardzo po polsku, myślę, że duże szybko. Polish? Quickly? Szybciej. Będą mówić lepiej. To jest pytania czas. Time. Czas. Tak. To jest pytania czas. Tak. Trzeba studiować. Teraz nie mam czas, ponieważ bo chcę studiować arabski a persyjski. Byłeś do Polska? Nie. Nigdy byłem. Chcę widzieć, powiedzieć. Tak. Ale nie miałem. Because you see, the problem I have is możliwość. So I'm dealing in all these different Slavic languages and I never know which one is which. I feel like that would be a big problem, right? Only because my Polish is so weak. So if I'm speaking Ukrainian or Russian, I have a better chance of staying in the one language. The thing is, you can't just park your language and expect to jump back in there and be where you were. Mam trudności, bo mówim lepiej po rusku, po ukraińsku. Dlaczego to jest trudno teraz mówić po polsku? Ale jeśli będą mówić how do you say, często po polsku, dużo szybko, bystro, nie będzie problem.
Myslím, že to je vážko, important? Vážne, to je vážne. Bajat se, how you say it, to fear, to be afraid. Strach, I think, strach. Ja, nemeť strach. Zrobit, navíc teraz, jestli bendo povidit, I don't know, dovidit, visit, jíst do Polsku, myslím, že in a few days I'd be speaking Polish. It's just that I never speak it. I've been away from it. I've been working. Tak. No, předomajím si jazyk polského. And kde studovalem Polsku, po polsku. Sluchalem bardzo audio książki. Tak. Audiobooks. Tak. Audio książki. Po polskiej historii i po drugich rzeczy i uznałem bardzo pro historii polska. Ja podobałem się kulturu, ale nie wiem wiele o Polsce. Jest rzecz, który zapomniałem. I forgot it all, but it wouldn't take me long. Tak. Czy wiesz 20 język, tak? Dwadzieścia język. Studowałem 20 język. Było czas, gdzie mówiłem po polsku, po grecki, po drugich językach, ale to jest trudne mówić. Ja rozumiem. Jest 12 języki, które mogą mówić bez bardzo dużo problem. Ale polska, czeski, grecki, no. potrzebno praktykować, aby mogą mówić. Spokojnie. Co dalej? Może masz pytania dla ja? Stał motywacji, aby studował język polskiego. What style do I study? What was the motivation? Oh, what's the motivation? Motywacji. Moja dziewczyna jest Polką i... Aha! Tak. I chcę się do mieszkać w Polsce jeden dni. I to jest mój motywacja. I don't know the word for motivation. Motivacja? I wouldn't surprise me, because it is in the other Slavic languages, so... Ah, okay. Motivacja. I think it works. We'll go with that. Yeah. Right. So this is the reason.